Kroniki Myrtany Archolos to modyfikacja do gry Gothic 2 Noc Kruka stworzona przez Polaków. Mod ten spotkał się z rzeszą pozytywnych opinii i recenzji, dlatego ten filmik będzie zawierał 10 ciekawostek właśnie z Kronik Myrtany. Zapraszam! Zanim przejdziemy do konkretów, pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi materiałami i wspieracie rozwój kanału. Zaczynajmy! Tu jest Nek. Nek, którego ciało znajdujemy w Gothicu 1, w Kronikach Myrtany jest jeszcze jak najbardziej żywym bohaterem. W pierwszej części gry zabiły go kretoszczury, a w modyfikacji poznajemy go właśnie wtedy, kiedy walczy z tymi potworami. W dialogu Nek mówi, że byłoby mu wstyd, gdyby zginął pogryziony przez kretoszczury. Cóż za ironia losu. Pingwiny z Madagaskaru. W grze istnieje wiele aluzji do innych dzieł popkultury. Jednym z takich nawiązań jest to do pingwinów z Madagaskaru, gdzie część dialogów z serialu została przeniesiona do gry. Chodzi o dialog Marvina z Ingisem, Adim, Regiem i Makotem. Mówią, nie ocenia się książki po autorze. Po okładce. Co? Nie ocenia się książki po okładce, durniu. Autor nie ma nic do rzeczy. Sam jesteś durniem. Skryba i Kat. Jeżeli już jesteśmy przy tego typu ciekawostkach, to warto wspomnieć o aluzji do filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Kiedy zaczepimy stojącego na nabrzeżu Bejnarda, byłego kata, Marvin zapyta go, jak to jest być katem, dobrze? Ten odpowie nam częściowo słowami Otisa, skryby z wyżej wspomnianego filmu. Jak to jest być katem, dobrze? Moim zdaniem nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w tej pracy najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, gdy sobie nie radziłem. Co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Chodzi o to, że kiedy wyznaje się pewne wartości, nawet uniwersalne, bywa, że nie znajduje się zrozumienia u innych. Ja miałem szczęście, ponieważ je znalazłem. Wielu ludzi pyta mnie, jak ja to robię? Skąd czerpię tę radość? Odpowiedź jest prosta. To umiłowanie życia. Wiedza o tym, że jeden fałszywy ruch może nam je zmarnować. Mod dekady. Kroniki Myrtany Archolos stały się modem dekady, zwyciężając w plebiscycie serwisu ModDB, który poświęcony jest modyfikacjom do gier. Dzieło polskich twórców stanęło na podium, pokonując takie modyfikacje jak Mental Omega do gry Command & Conquer, Red Alert 2 Yuri's Revenge, Enderal do Skyrima czy Black Mesa do Half-Life'a 2. Wymienione wyżej modyfikacje zajęły kolejno drugie, trzecie i czwarte miejsce. Wcześniej Kroniki Myrtany były tytułowane mianem Moda Roku 2021. Kai Rosenkrantz pochwalił modyfikacje. Kroniki Myrtany pochwalił nawet Kai Rosenkrantz, czyli niemiecki kompozytor i autor oryginalnych soundtracków do gier z serii Gothic. Artysta przyznał, że w moda zagrał i był pod wrażeniem szczegółowości świata przedstawionego i genialnie skomponowanych soundtracków. Warto wspomnieć, że mężczyzna pracuje nad ścieżką dźwiękową do gry Gothic Remake. Polska górą. Kroniki Myrtany okazały się sporym sukcesem. W ciągu 5 dni od premiery, jak podaje serwis gryonline.pl, modyfikacja została ściągnięta ponad 100 tysięcy razy, zbierając aż 98% pozytywnych ocen. Mniej więcej 3/4 pobrań dokonali gracze z Polski, niemniej jednak sporo też było osób z Niemiec i Rosji. Z pewnością tak duży mod otworzy furtkę niejednemu współtwórcy, który chciałby na stałe związać się z tworzeniem gier. Twórcy jednak przyznali, że na razie nie zdecydowali się na zrobienie kontynuacji. Oryginalna ścieżka dźwiękowa. Na aplauz zasługuje też ścieżka dźwiękowa skomponowana wyłącznie na potrzeby modyfikacji. Utwory pochwalił nawet sam kompozytor, Kai Rosenkrantz, o którym mówiłam chwilę wcześniej. W sumie soundtrack składa się z 34 utworów skomponowanych przez Kamila Jędrzejewskiego, Szymona Nawrockiego i orkiestrę Andantes Inferno. Ukryty dialog z przemytnikiem. Jeżeli na samym początku na statku podejdziemy do kraty i zagadamy z przemytnikiem, za dialog dostaniemy 50 punktów doświadczenia. Dom i posąg Beliara. Gdy mamy już swój dom i w ogrodzie postawimy posąg Beliara, po czasie zjawi się tam grupka zmartwionych obywateli, którzy przedstawią swoje oburzenie wobec Marvina. Bohater zastraszy przechodniów, za co dostaniemy 100 punktów doświadczenia. Saradok. W grze występuje wojownik o imieniu Saradok, z którym gracz może zmierzyć się w uczciwym pojedynku.
Imię postaci nawiązuje do nazwy pewnego youtubera Saradoka, który słynie ze speedrunowania gotików. Gracz ten jako pierwszy ukończył Gothica 2, osiągając aż 60 level, dlatego postać w Kronikach Myrtany ma właśnie taki poziom. Co więcej, jeżeli pokonamy Saradoka, otrzymamy 5 punktów nauki. To by było na tyle ciekawostek z Kronik Myrtany. Dajcie znać, czy chcecie ich więcej. Jeśli materiał Wam się spodobał, możecie nam za niego podziękować przyciskiem Super Podziękowanie lub wesprzeć kanał funkcją Wesprzyj. Ja się z Wami żegnam, a Wy pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień. Do usłyszenia!